Minęła 19. Jacek Sobala, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie serwisu informacyjnego w Telewizji Republika. Jest okazja do świętowania. Dziś rocznica, mija rok od wybuchu afery Qatargate. Nie będzie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych. 100 konkretów na 100 dni to były takie wyborcze obiecanki-cacanki. Czy po Ukrainie i po tym, co wydarzyło się w Izraelu, grozi nam teraz wybuch wojny w Ameryce Południowej? Jeszcze tydzień, jeszcze 7 dni trzeba będzie poczekać na okrągłą rocznicę, bo dziś mijają dokładnie 993 dni, odkąd były marszałek Senatu, pan profesor Tomasz Grodzki, chowa się za immunitetem przed wymiarem sprawiedliwości. Ale w tę sobotę mamy inną międzynarodową okazję do świętowania. Właśnie dzisiaj mija rok od wybuchu w Parlamencie Europejskim tak zwanej afery korupcyjnej Qatargate. W przeciwieństwie do PiS-u Platforma Obywatelska docenia utrzymywanie właściwych relacji z Unią Europejską, dlatego w ramach akcji z celi do Brukseli skierowany został Włodzimierz Karpiński. Wprawdzie w jego przypadku mowa tylko o 5 milionach złotych, a nie euro. No ale zawsze to miły, sympatyczny, pełen szacunku, gest wobec Unii i dowód, że pamiętamy. Konrad Miała. Tylko w ciągu 4 dni od wybuchu skandalu brukselskie służby zabezpieczyły 1,5 miliona euro. Ustalono wówczas, że Katar i Maroko w nielegalny sposób prawdopodobnie wpływały na proces legislacyjny w Parlamencie Europejskim. Właśnie rok temu, 9 grudnia, policja wkroczyła do kilkunastu prywatnych nieruchomości i biur w całym mieście. W kolejnych dniach śledczy aresztowali m.in. Ewę Kaili, wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Greczynka w brukselskim areszcie spędziła 4 miesiące. Dziś, podobnie jak wielu innych podejrzanych, nadal zasiada w parlamencie. Pani Kaili, pan Tarabella mają się całkiem nieźle, głosują, zabierają głos jak gdyby nigdy nic. No i my oceniamy tę sytuację jako fatalną. Gdzie indziej Parlament Europejski szuka ofiar, mówi o braku praworządności, a właśnie pod latarnią jest najciemniej. Z aresztu trafia do Parlamentu Europejskiego znany polityk Platformy Obywatelskiej, a Parlament Europejski w tej materii milczy. Wczoraj portal Politico ujawnił kolejne informacje w związku z trwającym śledztwem. Wynika z nich, że proceder trwał od 2018 roku. Poza politykami w skandal zamieszane są także organizacje pozarządowe, które zostały oskarżone o pośredniczenie w przekazywaniu pieniędzy. Te dokumenty pokazują nam, że była to ciągła, wieloletnia próba wywarcia nikczemnego wpływu na procedury parlamentarne. Wiemy, że w rezolucjach często znajdowały się nieprawdziwe informacje dotyczące stanu prawnego w Polsce, działań rządu. Czyli krótko mówiąc, rezolucje Parlamentu Europejskiego w gruncie rzeczy były deformacją, często atakiem na nasz rząd, czy wręcz na nasze państwo. Działania podejrzanych eurodeputowanych miały znaczący wpływ na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Dotyczyły m.in. 6 rezolucji oraz prac nad zawarciem umowy o ruchu bezwizowym między Katarem a Unią Europejską. Próbujemy dokładnie ustalić, jak powstaje jakaś konkretna legislacja. Kto ponosi odpowiedzialność za takie czy inne sformułowanie w prawie? Kto za tym lobbował? I to jest niemożliwe. Na określonym poziomie szczegółowości nie da się wyciągnąć tych informacji. Wszystko jest bardzo prawdopodobne, że także rezolucje przeciwko Polsce były przygotowane, opłacane i montowane. Warto przypomnieć, że na portalu Politico 15 grudnia 2022 roku ukazał się artykuł informujący o niejasnych źródłach dochodów eurodeputowanych. Wśród nich wymieniono m.in. Radosława Sikorskiego, który w 2019 roku poza przysługującym mu uposażeniem pobierał 40 tysięcy euro za udzielanie konsultacji, choć do dziś nie wiadomo, komu były udzielane i na czym polegały. No i ciekawe, jakie usługi świadczy. Moim zdaniem jest to opłacanie agentów wpływu, którzy mają pilnować interesów swoich zleceniodawców, naciskać na innych posłów. Tak było w wypadku afery Qatargate. Podejrzani są nie tylko była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili, ale również 60 innych europosłów. Co ciekawe, tropy śledztwa prowadzą również na Kreml. Amerykański wywiad poinformował, że Rosja od 2014 roku wydała ponad 300 milionów dolarów, by wpływać na polityków i władze w ponad 20 państwach Unii Europejskiej. Konrad Chmioła, Telewizja Republika.
Wczoraj Donald Tusk powiedział, że kwota wolna od podatku 60 tysięcy złotych w 101 dniach rządu się nie wydarzy. Zobowiąże ministra finansów do informacji, co się znajdzie w budżecie na 2024 rok z naszych gwarancji wyborczych. Czyli najpierw Karpiński, akcja z Celi do Brukseli, potem ustawa wiatrakowa Lex Kloska, de facto Lex für Deutschland. A wczoraj oficjalnie przyznali, że te wyborcze obietnice to były takie obiecanki-cacanki. Popcorn? Gromadźcie drewno na opał, słoninę i cebulę, bo dużo się jeszcze wydarzy. Tak nasz naczelny mówił o tym, co przed nami. Pewnie w połowie tygodnia przejmie władzę ekipa Donalda Tuska. Wiemy, co się stało w Smoleńsku. Wiemy, jaka była rola Donalda Tuska zarówno przed, jak i w czasie wyjaśniania tej tragedii. Wiemy, w jakim stanie była polska armia. Wiemy z Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, ale wcześniej też z ujawnionych dokumentów, jak dalece Donald Tusk i jego ludzie poszli na współpracę z Rosją. Jak dalece się zgodzili na penetrację przez Rosję Polski. Wiemy, jak bardzo ta ekipa jest zależna od Niemiec. Ale dochodzi jeszcze jeden element, który już występował w czasie jego poprzednich rządów. Tym razem jest wyjątkowo niebezpieczny. Cenzura. Nastąpi wielki atak na wszystkie media, które nie znajdują się pod kontrolą rządu. Polska zostanie przesunięta w kierunku Białorusi. Atak na telewizję publiczną, atak na media prywatne, niszczenie i kompromitowanie dziennikarzy. Doprowadzenie do takiej sytuacji, w której będzie tylko jedna narracja, jeden przekaz. A jak ktoś podpadnie, to go wykończą. Znamy to wszystko z czasów komunizmu, znamy to wszystko niestety z prób, które były podejmowane w czasie RP. Ale teraz idą na serio. Idą na serio, dlatego że się panicznie boją jakiejkolwiek krytyki. Większość Polaków z ostatnich sondaży wynika nie chce Donalda Tuska, a jeszcze nie zaczęli rządzić. Jeszcze nie zaczęli rządzić, a już mają aferę większą od afery Rywina. Dzisiaj zadaniem chwili, najważniejszym zadaniem jest uratowanie tych mediów, które mogą przeciwstawić się kłamstwu, które będą walczyć z cenzurą. Zapraszam Państwa do Strefy Wolnego Słowa, do Gazety Polskiej, do Telewizji Republika, do Gazety Polskiej Codziennie, do Niezależnej.pl, do Nowego Państwa i wszystkich naszych mediów i tytułów, również anglojęzycznych. Bądźcie z nami, tu szukajcie informacji. Ataki na nas nastąpią bardzo szybko, będą nieuczciwe, będą brutalne, będą zakłamane. Ale będziemy się bronić. My się nauczyliśmy bronić. Część z naszych starszych kolegów już w czasach opozycji. Reszta nabrała doświadczenia w czasach rządów postkomunistów i rządów Donalda Tuska. Umiemy walczyć i będziemy walczyć. Ja to Państwu obiecuję. I zapraszam do wspólnej walki o wolną Polskę, o wolność słowa. Były wiceminister finansów Artur Soboń zrzekł się mandatu posła, bo został w środę powołany przez prezydenta do zarządu Narodowego Banku Polskiego. Ta absolutnie zgodna z prawem nominacja wzbudziła wściekłość kartelu medialnego III RP. Obecność Sobonia w NBP stanowi zagrożenie dla zamierzeń ekipy Tuska, bo jego zadaniem ma być opiniowanie przedłożeń rządowych projektów ustaw. Wczoraj w TVN24 rzecznik NBP-u Wojciech Andrusiewicz tłumaczył, że Soboń to nie pierwszy wiceminister finansów w historii Narodowego Banku Polskiego, który obejmuje funkcję w tej instytucji. Bez używania żadnych prawdziwych, merytorycznych argumentów trwa atak na NBP i nagonka na prezesa Glapińskiego. Jakikolwiek rząd by nie był, Narodowy Bank Polski... Chcieliście Państwo, żeby były członek rządu opiniował to, co jego rząd będzie robił na przykład? Panie redaktorze, w Narodowym Banku Polskim dotychczas w zarządach funkcjonowali i prezesi, i członkowie zarządu, którzy opiniowali projekty ustaw rządów kolejnych, w których nie byli. Ta dzisiejsza sejmowa większość szuka jakiegoś pretekstu do tego, żeby
postawić prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. To samo w sobie jest skandalem, bo już nawet takie gadanie zdradza taką bolszewicką naturę tej większości sejmowej. Dajcie mi człowieka, paragraf, co się już znajdzie. No ale to jest coś bardzo niebezpiecznego, bo obraz Polski, polskiej gospodarki, polskich finansów na świecie po prostu ulega załamaniu. Już w tej chwili jedna z agencji ratingowych wymieniła niezależność Polskiego Banku Centralnego ze znakiem zapytania jako czynnik ryzyka przy ocenie polskiej gospodarki. W dłuższej perspektywie, gdyby nie daj Boże to się miały ziścić te groźby, to oznacza po prostu katastrofę dla polskiej gospodarki. Załamie się polska waluta, zdrożeje polski dług, a to tylko dwa pierwsze skutki takiego niesłychanego działania czy zamiaru działania. Póki co. Taka sytuacja nie zdarzyła się, przepraszam bardzo, nawet na Białorusi. To są jakieś standardy naprawdę rodem wprost putinowskiej Rosji. Mam nadzieję, że sam Donald Tusk, już troszkę mu rura zmiękła, cytuję samego Donalda Tuska, po liście prezes Europejskiego Banku Centralnego, pani Christine Lagarde, która no wyraźnie tupnęła nogą, no bo to po prostu są granice, które są, których przekroczenie jest niebezpieczne dla inwestorów z całego świata. Mam nadzieję, że Donald Tusk się opamięta. Dzień po tym, jak republikańscy senatorzy zablokowali kluczową ustawę pomocową dla Kijowa w wysokości 60 miliardów dolarów, pierwsza dama Ukrainy, Ołena Zełenska, powiedziała dla BBC, że to dla nas sprawa życia i śmierci. Jeśli świat się zmęczy, po prostu pozwoli nam umrzeć. Jak poinformował dziś rano sztab ukraińskiej armii, obecnie Awdijivka i Mariinka to główne cele najaktywniejszych rosyjskich ataków. To przerażające, że znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie republikanie w kongresie głosują za tym, żeby pomóc Putinowi, żeby dać mu to, czego najbardziej pragnie. Właśnie tego jesteśmy świadkami. Tak republikanie bawią się bezpieczeństwem naszego kraju. Historia widzi nasze działania, zapamięta je i surowo oceni. Będziemy kontynuować nasze wsparcie dla obrony Ukrainy. Robimy to przekazując środki finansowe i dostawy broni. Jest to oczywiście wielkie ekonomiczne wyzwanie, także dla naszego kraju. Ta wojna jeszcze się nie skończyła i zapewne nie skończy się tak szybko, jakbyśmy chcieli. Właśnie dlatego musimy zapewnić sobie taką pozycję, w której możemy kontynuować nasze wsparcie dla Ukrainy przez kolejne lata. Jeśli zaś inni się wyłamią i zajdzie potrzeba zwiększenia naszego wkładu, to zrobimy to bez wahania. Gdy amerykański kongres głosował przeciwko wsparciu dla Ukrainy, ukraiński parlament podjął decyzję o wystosowaniu apelu do państw Unii Europejskiej o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbyć się ma 15 grudnia. Prezydent Zełenski uważa, że Ukraina spełniła wszystkie zobowiązania, a parlament przegłosował nowe prawa wymagane przez Komisję Europejską. Ukraina wystąpiła o członkostwo w Unii Europejskiej w lutym 2022 roku, a w czerwcu Rada Europejska przyznała Ukrainie status kraju kandydującego. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych na szczycie w Brukseli, który odbędzie się w połowie grudnia, musi zostać podjęta jednomyślnie. Wojna futbolowa pomiędzy Hondurasem a Salwadorem to nic w porównaniu z tym, co może wydarzyć się teraz. Właśnie Brazylia przerzuciła wojska na granicę z Wenezuelą po tym, jak władze w Caracas ogłosiły plan przejęcia części terytorium należącego do sąsiedniej Gujany. Natychmiast eksperci zatopili się w domysłach, czy po rosyjskiej agresji na Ukrainę grozi nam pełnoskalowy konflikt zbrojny na kontynencie południowoamerykańskim. Stany Zjednoczone potwierdzają poparcie dla suwerenności Gujany w obliczu jej sporu granicznego z Wenezuelą, poinformował Departament Stanu. Sekretarz stanu USA Antony Blinken rozmawiał z prezydentem Gujany, Irfanem Ali, i potwierdził niezachwiane poparcie dla suwerenności państwa. Sekretarz stanu USA powiedział, że my, Wenezuelczycy, musimy zaakceptować traktat paryski z 1899 roku. Czyjego głosu powinniśmy słuchać? Imperium amerykańskiego czy własnego narodu? Co waszym zdaniem powinniśmy zrobić? Uklęknąć przed imperium? Poddać się jego woli? Nigdy nie poddamy się imperializmowi Stanów Zjednoczonych. W
1899 roku w Paryżu przeprowadzono międzynarodowy arbitraż, na mocy którego określono przebieg granicy i terytorium Gujany. Napięcie między Wenezuelą a Gujaną wzrosło od niedzieli, gdy Wenezuela zorganizowała referendum w sprawie Essequibo, regionu znajdującego się pod administracją Gujany. Wyborcy poparli rozszerzenie państwa. Według oficjalnych danych kwestionowanych przez wielu obserwatorów, w głosowaniu wzięło udział ponad 10 milionów wyborców, a 95% z nich opowiedziało się za integracją Essequibo ze swoim krajem. W odpowiedzi Gujana postawiła swoje siły zbrojne w stan najwyższej gotowości. Dziś w Pogorzelicy odbyła się konferencja europosłów PiS-u. Mówiono głównie o zagrożeniach wynikających z próby zmian w unijnych traktatach. W debacie głos zabrali m.in. Anna Fotyga, Joachim Brudziński, Zdzisław Krasnodębski, Radosław Fogiel, Szymon Szynkowski, Welsenk. Bo po co nam port w Szczecinie, jak mamy port w Hamburgu czy w Rostocku? Taka była filozofia Donalda Tuska. Po co nam lotnisko CPK, jak mamy lotnisko w Berlinie? Po co nam lot, jak mamy Lufthansa? Więc proszę Państwa, my nie potrzebujemy Tomasza Manna ani Czarodziejskiej Góry do tego, żeby wiedzieć, jak ważne dla Polski jest budowa silnego zespołu portu Szczecin-Świnoujście, budowa terminala kontenerowego. Zostawiamy Tuskowi tak samo twardy orzech do zgryzienia. Niech myśli, niech się drapie, niech wymyśla, jak wybrnąć z tego. Mam złą informację dla Tuska. Posunęliśmy te prace tak daleko, że bardzo trudno będzie ci utrącić, tak jak chciałeś utrącić, budowę gazoportu. Terminal kontenerowy wbrew interesom niemieckim, a na rękę interesom polskim w Świnoujściu powstanie. No jak się okazało, Kocapy i Białorusini jednak wystąpią w Paryżu. Za to Kyrgios nie zagra w Melbourne. Teraz sport i pogoda, a po więcej aktualnych informacji zapraszamy na nasz portal tvrepublika.pl.